Ja znowu odejdę od Bieżącki, to znaczy czy uchodźcy, czy nie uchodźcy, tylko patrząc z dalszej perspektywy, wydaje mi się, że Platforma przegrała przez zarozumialstwo kierownictwa i wszystkich swoich członków, przez nadmierną pewność siebie, która towarzyszyła od kilku lat we wszystkich poczynaniach, i przez arogancję. Arogancję przejawiającą się również w tym, iż uważała, że kogokolwiek by wprowadziła na przykład na listy wyborcze, to ci ludzie muszą wygrać te wybory. A jak ja sobie słuchałem po kolei, że na te listy trafia pan Michał Kamiński, że popierany jest pan Gerty, że trafia pan Ludwik Dorn, no to ja zacząłem się zastanawiać, czy u mnie w głowie się coś przestawia, czy tam gdzieś się u tych, którzy kręcą tym interesem pod tytułem Platforma Obywatelska, że im się coś w głowie przewraca. Bo zaczęli mieszać czarne z białym, a takim, którzy tego nie potrafili zrozumieć tak jak ja, to mówili, że no, Platforma, my mamy dwa skrzydła, prawe, lewe, środek i tak dalej. To jest zupełnie naturalna rzecz. Nie wiem, jak czy... w PZPR-ze. Nie wiem, czy sobie zdają do tej pory sprawę, ile stracili przez to, że zapisali na swoje listy Michała Kamińskiego.